Pytaliście się mnie, Lucek, dlaczego tak mało ostatnio GTA na kanale? Nie ma żadnych streamów, nie ma gameplayów, nie ma żadnych filmów z GTA. Co się dzieje? Pojawi się nowy samochód, można sobie go kupić, jeśli ma ktoś kasę, ja kasy nie mam. Wow, i tak mam dużo. To chyba po ostatnim live'ie, jak razem graliśmy w te nowe rzeczy, które tam chyba... adwersarze te rzeczy, nie pamiętam co to też żeśmy tam grali. Tak czy inaczej, było to jakiś czas temu. Chyba z 2 albo 3 tygodnie temu. Tak czy inaczej, ja sobie grę co jakiś czas uruchamiam, tylko na chwilę, bo po chwili zaraz zaczyna się fala cheatowania. Ostatnio jak wbiłem sobie, nie wiem, gdzieś z tydzień temu, latały we mnie i w innych graczy różne pojazdy, zabijając innych graczy, w tym mnie. No i uznałem, że granie w GTA, czy w ogóle kupowanie tutaj czegokolwiek jest totalnie bez sensu, no bo po co, jeśli jakiś cheater zaraz zacznie ci psuć grę. No nie wiem jak jest teraz obecnie, bo dopiero co wbiłem do gry i jest jeden gracz na sesji, więc bardzo małe szanse są, że to akurat będzie cheater. Ale no jest ich pełno i było ich pełno kiedyś, potem się Rockstar niby z tym uporał. Teraz znowu się pojawili. Właśnie ciekawe, czy coś nowego się pojawiło w sklepie. Wiem, że jest ten pojazd. Willy Guy. Ten Batmobil, no wszystko jedno jakoś tam. Wow, tutaj nowe samoloty. Tego nie sprawdzałem jeszcze. Znaczy no, poza tym moim takim sprawdzaniem na singlu, ale chodzi mi o wszystkie ulepszenia i tak dalej, i tak dalej. No i jest jeszcze Pyro, który sobie tak wygląda. Bardzo fajny w sterowaniu samolot. Można sobie nim polatać na różnych misjach, które robimy dostarczając ładunki. No ale ten ziomek, ten jest dosyć ciekawy, bo ja go testowałem sobie na singlu i on był wyposażony tylko w karabiny tutaj z przodu, ale on posiada takie mocne dosyć rakiety, które... sprawiają, że ten samochód jest chyba niezwyciężony. Z tego co mi niektórzy pisali nawet w komentarzach, ma nielimitowaną ilość rakiet. I jak on strzela tymi rakietami, to one lecą tak jakby do góry i z góry atakują przeciwnika. No i są samonaprowadzające na powiedzmy radiowozy, ogólnie chyba graczy także, graczy też. Samonaprowadzane na pojazdy ruchu ulicznego nie są samonaprowadzane, tylko no, chyba można sobie zmienić sposób naprowadzania, tak? Jeszcze chyba jakiś nowy samolot sobie ten okropny, to w ogóle się nie opłaca. No chyba, że ktoś bardzo lubi samoloty i chce sobie nimi polatać, spoko. No i tak ja sobie kupiłem z tych pojazdów Roja, tyle. Ardent jak się okazało, bo w czerwcu to chyba było? Kiedy ja testowałem te samochody i pojazdy latające, nie pamiętam, we wrześniu? Coś takiego, no. No to Ardent miał być, takie były plotki, że miał być pojazdem podwodnym. Dupa nie jest podwodny, chyba można do niego tylko rakiety zamontować. Tak samo jak i do tego Batmobila. Nie wiem ile Batmobil rakiet nawet, chyba tam 3 rakiety wytrzymywał z tego co pamiętam. No to było jakiś czas temu. No i może on z tego co widziałem fajnie taranować ruch uliczny, co jest jego wielki plus. I ma oczywiście dopalacz z tyłu, który sprawia, że można nimi lecieć czy jechać bardzo szybko jak Voltikiem, z tym, że on jest dużo lepiej, dużo bardziej przyczepny niż Voltik. Voltik jest okropny w prowadzeniu, a ten jest bardzo, bardzo przyczepny z tego co kojarzę. No i w zasadzie tyle jeśli chodzi o nowości. Ja myślę, że Rockstar jeszcze jakąś tam aktualizację wyda, ale moim zdaniem największy sens grania w GTA, jeśli chcecie sobie pograć, wiecie, tak dla fanu, coś tam w grze sobie zdobyć i tak dalej. Największy sens grania w tę grę jest na konsolach. Niestety z tego co widziałem według planów na PS4 Pro i na Xboxa One X ta gra nie zostanie ulepszona na żadną z tych konsol, więc nie zobaczymy tam 60 FPS-ów i mogą być gdzieś tam nawet i spadki FPS-ów, bo czasami jest tak, że w GTA jak gramy na konsoli, w momencie kiedy dzieje się bardzo dużo na ekranie można zauważyć spadki. Takie spadki miałem nawet na PS4 Pro, na konsoli, która jest mocniejsza od zwykłej PS4. Także to jest trochę smutne, że te starsze gry, może nie tyle starsze, ale takie kultowe jak GTA, nie są ulepszane pod te konsole. Przynajmniej nie widziałem, żeby w jakiejś tam rozpisce była o tym jakakolwiek wzmianka. no jest to wiekowa gra już prawie, że, ale jednak dużo osób w nią gra i pewnie by doceniło możliwość odpalenia sobie tej gry albo w 60 fps-ach, albo w 4K. Czy to w ogóle jest możliwe? Nie wiem. Tak się teraz zastanawiam, jak będzie wyglądała ulepszona Forza Horizon 3 na Xboxa X, dlatego że jest w planach, że ma być ulepszona, ale ciekawy jestem, czy będzie można ją odpalić w 60 fps-ach. Jeśli będzie można, no to ja chylę czoła, normalnie szok. Widziałem, że na Xboxa X też dużo gier będzie ulepszonych, jest w planach, aby były ulepszone. W stosunku do PS4 Pro tych gier jest mniej, chociaż dla mnie PS4 Pro, jak mówiłem na wcześniejszych odcinkach, też jest konsolą taką przyjemniejszą w obsłudze. I tak mam wrażenie, że jest nawet chyba lepiej wykonana, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, o pada. Lepsze materiały jakby są użyte, zwłaszcza do pada. Pad jest od Xboxa, na którym zresztą teraz gram, taki, no taki sobie, zwłaszcza od tego X-a, którego teraz dostałem. No powiem wam, że szału nie robi. O, musimy tutaj jechać za kurkumą. Jedź kuruma. No, więc tylko na konsolach moim zdaniem jest sens grania, takiego grania dla fanu zupełnie, bo na PC-tach to jest masakra, no. Nie da się. Szkoda, że ja tą postać PC-tową mam tak dobrze rozwiniętą, bo bym sobie ciupał na konsoli. I swoją drogą, no też troszeczkę ubolewam nad tym ulepszeniem, no i celowanie w cokolwiek, w napadzie i strzelanie to jest masakra, zwłaszcza z samochodu. Rzeźnia po prostu. No i tak czasami sobie wbijam, żeby porobić sobie tutaj jakąś misję, żeby dostarczyć samochód czy coś tam i żeby pojeździć głównie tymi samochodami, bo w GTA bardzo lubiłem jeździć samochodami, wymijać się w ruchu liczny, bawić się w ten sposób, no ale co chwilę zaraz pojawia się jakiś cheater i to wszystko psuje, więc totalnie bez sensu. A znowu granie na pustych sesjach, no to po co mi online? Mogę sobie na singlu pojeździć tymi autami, zgadza się? I to właśnie takie błędne koło jest. No i dlatego właśnie nie ma streamów. Ja wiem, że to możemy sobie grać online na jakichś tam wyścigach i tak dalej, ale nawet na ostatnim streamie widziałem, że niektóre osoby zaczęły używać programów do przyspieszania na wyścigach. I chodzi tutaj głównie o to, że te programy są zbyt łatwe do pobrania, zbyt powszechne, dlatego każdy może mieć do nich dostęp i bez problemu sobie je ściągnąć i używać. Prawdopodobnie nawet nie dostać bana, nie wiem. No i to takie, no nie wiem, no można się pośmiać z tych cheatów, można się nie śmiać. Ja ich nie lubię akurat, lubię grę taką jaka jest, tak w nią sobie grać od czasu do czasu. Wiem, że osoby, które długo grają w GTA, już im się to przejadło wszystko i używają jakichś tam programu, żeby sobie urozmaicić grę, żeby tam kogoś powkurzać i tak dalej, bo im to sprawia przyjemność. No, ja nie lubię komuś psuć zabawy i tego po prostu nie robię i też nie lubię, jak ktoś mi psuje zabawę, to po prostu wychodzę z gry i gram w coś innego. No i widzicie też, że na moim kanale znajdą się takie gry jak Wolfenstein, strzelanka, która bardzo mnie wciągnęła, chociaż też no fajnie się grało w GTA i też nie powiem, na moim kanale fajnie się oglądała ta gra, tylko że no co, nie ma z tego takiej radości, co mam robić, tuningi tych samochodów, dalej, jak nie gram już w GTA, tak i co mam mówić, że fajnie się jeździ tymi samochodami, jak tego w ogóle nie czuję. To jest taka sztuka dla sztuki. Wolę się skupić na grach, które naprawdę sprawiają mi przyjemność, bo wy będziecie po prostu na nagraniach widzieć, że ja to robię na siłę. Jeśli będę nagrywał tę grę dla was, czy streamował, o, nie czerpiąc z niej żadnej radości, a tylko... O, shit. Te boty zawsze mocno strzelały tutaj. Jest masakra. Nie wiem, no, też mi pisaliście, że jest dużo cheaterów, nie da się grać. Że są problemy, no, ja już to zauważyłem, myślę, że tak z tydzień temu, że jest wysyp cheatowania. Moim zdaniem Rockstar powinien twórców cheatów pozywać do sądu, tak jak to zrobił Blizzard. I się tam do Blizzarda nikt nie zbliża, są tam jakieś programy, ale są twórcy pozywani do sądu za naruszenie tam praw autorskich czy coś takiego, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Tak czy inaczej, no dobre zagranie. i dzięki temu niektóre gry są czyste, a nie, niestety nie GTA. No i też trzeba brać pod uwagę, że GTA jest grą bardzo popularną. No i tutaj wiadomo, że zawsze jakieś tam ułatwiacze będą się pojawiały. Dużo jest pseudo usług związanych z tą grą, sami dobrze wiecie jakich. Gdzie można... What? Gdzie ja jestem? Gdzie można nabyć różne benefity za ułamek kwoty, którą sprzedaje Rockstar bezpośrednio. Okej. Oni tylko robią sobie w tym Rockstarze nowe dodatki, a nie wiem czy nie byłby to dobry krok, żeby rzeczywiście zablokowali te mody, chociaż z drugiej strony nawet jakby zablokowali te mody, to i tak cheaty by w GTA były, a ci co bawią się tylko modami już nie mogliby się bawić normalnie, tak, na nowej wersji gry, więc tak naprawdę nie wiadomo. No ta gra jest chyba zbyt popularna, żeby nic się w niej takiego złego nie działo, nie? Nie. O kurde, ej, oni są za dobrzy. I jedziemy. O, ja pierdzielę, to boty mają auto-aima. Swoją drogą, bardzo ciekawy tunik w tym efie macie. Co to za felgi offroadowe jakieś, czy coś? Nie, chyba lowriderowe albo coś takiego. Okropny. Jesus. No dobrze, mało uszkodzeń mam jak na razie, spróbujemy go dostarczyć do magazynu. Ja tam parę samochodów już mam dostarczonych, więc jakbym to wszystko sprzedał, no to by trochę hajsu było, może by mi starczyło na tego Batmobila. Coś ty, nie starczyłoby mi. O właśnie, za mało uszkodzeń mam nabitych, czas nasłać na mnie gangsterów. Musimy grzać ostro. Shit. No się fajnie jeździ w tym GTA. Bez problemu steruje się tymi samochodami. Nie driftują, fajnie się trzymają drogi. A jednocześnie jak jedziesz za szybko, to potrafi cię wywalić z zakrętu. No i jakoś tutaj fizyka ma znaczenie w tej grze, no nie? Nie tak, że wszystko jest tak strasznie skryptowane, tylko jednak jakoś fajnie można sobie pojeździć, polawirować między tymi samochodami ruchu ulicznego w mieście Los Santos. To mi się zawsze podobało w GTA, no i teraz jest dużo różnych takich akcji, które możemy sobie robić w grze. Dostarczać paczki, czy tam robić jakąś akcję z samolotami i tak dalej. Jest dużo takich fajnych rzeczy, no ale niestety, no tak jak mówiłem wcześniej, nie? Cheaterzy, no, cały czas. I no nie da się normalnie pograć. Chociaż też powiem szczerze, no GTA po tylu latach i po takim czasie, co gram też ja na PC-cie i na konsoli, no potrafi się znudzić, tak? Ciągle ta sama mechanika, ta sama grafika, to samo miasto. No i już tak wbijamy do tej gry, pogramy sobie w jakąś nową grę, wbijemy z powrotem do GTA, o Jezu, taka grafika już nie ta sama, jakaś taka... No już to tak nie jara jak kiedyś, co? Jakieś tam zdobywanie czegokolwiek w tej grze. Też trzeba przyznać, że to się nudzi po jakimś czasie. Ja mam nadzieję, że Rockstar zapowie jakieś GTA... nie wiem... GTA 5... sorry, GTA 6 to by było. Teraz ma się pojawić ta westernowa gra, Red Dead Redemption, tak? A ja tu mam trochę furek pozgromadzanych chyba. To chyba w 80% mam zapełniony ten magazyn. Że coś tutaj do dostarczania jest. No ale teraz samemu to nie ma co dostarczać, szkoda czasu. Lepiej w czwórkę. No ale przynajmniej wyjaśniłem wam o co chodzi. Nie musicie mi teraz na live'ach spamować. A i tak wiem, że ludzie będą spamować, bo gdzie te GTA, Lucek GTA, dawaj GTA, robimy zlot, ale na zlocie zaraz brrr, bomby atomowe na ciebie spadną, albo jakieś samoloty nie wiadomo skąd. No i cheater taki sobie myśli, o ludzka zaboli, bo ja tu wrzucę sobie na niego samolot i popsuję mu live'a, a on nie zwraca na to uwagi, a ja się śmieję, bo jest śmiesznie, ojojo, jak fajnie, hahaha. Ha. Weź przestań, mam to w dupie, co ty tam robisz z tą grą? Po prostu wychodzę i nie gram. Ach. Trzymajcie się, na razie, cześć.